Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy sobotę 9 lipiec 2022 rok. Niniejszym, jako suweren sprawujący swoją władzę samodzielnie już wiele lat, odczytam ważną informację dodatkową numer 52 skierowaną do wszystkich oraz do całej trzeciej RRP. Wszystkich jej organów konstytucyjnych, także Kościół Rzymskokatolicki, Episkopat oraz Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. W niniejszym chciałem ogłosić to wszem i wobec tu i teraz, że zastanawiam się już od dawna nad zdrowiem ogólnie i szeroko pojętym, a tym bardziej zdrowiem psychicznym i ewentualnymi zaburzeniami psychicznymi, układu nerwowego, pracy umysłu, pracy mózgu, Magdaleny Kaliszewskiej. Skundlonego bandyty międzynarodowego, która jest wieloletnim pracownikiem Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny we Wrocławiu na ulicy Podwale, bodajże jest to pierwsze piętro tego budynku. Rejonówka na Krzykach to jest pierwsze piętro. Otóż wczoraj, mniej więcej po południu zostało to ustalone przez Magdalenę Kaliszewską, tego skundlonego bandytę i przestępcę międzynarodowego, że nie zobaczę teraz dzieci, więc mniej więcej to już jest pewne, bo ta decyzja tylko do tego bandyty skundlonego międzynarodowego należało jej fochów, jej widzimisie, jej yy, równowagi lub nierównowagi hormonów w jej krwi i ciele, w związku z tym jej humory i ewentualny wpływ jej życia lub tych rzeczy, które jej się w życiu przydarzają mają duży wpływ na decyzje, które ta osoba fizyczna, Magdalena Kaliszewska, które ona podejmuje, ale już bardzo dużo decyzji od ponad pięciu lat jest niekorzystnych dla mnie, dlatego chciałem to tutaj wszem i wobec ogłosić. Ale y, y, moim zdaniem takim naturalnym jest to, że niech się dzieci wypowiedzą, czy chcą mnie widzieć, y, czy nie. Bo jak już dziecko ma na przykład 13 lat, więc y, jego zdanie powinno być brane pod uwagę, a nie tylko zdanie skundlonego przestępcy i bandyty międzynarodowego Magdaleny Kaliszewskiej. Jest to bezsporne, to co mówię, gdyby ktokolwiek miał jakiś problem ze zrozumieniem tego, to zapraszam po więcej szczegółów, proszę się zgłosić do mnie, nie ma problemu, będziemy dyskutować nad tym, ile grzechów i ile przestępstw ten bandyta skundlony międzynarodowy Magdalena Kaliszewska popełniła do tej pory. I ja y, cierpię przez to. A nigdy sobie nie życzyłem, aby tak było. Ale tak się ułożyło. Dla, dlatego też, y, tu mamy taki przypadek. Załóżmy, że y, y, dzieci mogłyby się wypowiedzieć inaczej niż skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska. Jednak, no. Poprzez brak dostępu do dzieci i brak możliwości zadania im pytań, czy się chcą ze mną widzieć. No, Magdalena Kaliszewska wszystko uczyni już od wielu lat i jeszcze przez następne 20, 30 lub 100 lat w przyszłość, żebym dzieci nie widział. Poza tym jest to dla mnie ważne jak zdrowie Magdaleny Kaliszewskiej zmieniło się przez ostatnie załóżmy 4, 5 lat i ilość energii negatywnej, którą skumulowała w sobie, w swoim ciele, w swojej aurze, w swojej energetyce czakr i tak dalej, będąc pracownikiem sądu, wiadomo, że łapie się tego typu energię, które tam są. Dlatego też, jeśli jest się długoletnim pracownikiem sądu i ewentualnie nie wie się, jak się zabezpieczyć przed tymi nieciekawymi energiami, to coś tam można podłapać. Różne podczepy i tak dalej, co się materializuje w życiu takiego sługusa, satelity, a czasami przestępcy, bo, bo też tak może być. A szczególnie epoka kovidiańska i różne przyjęte ewentualnie mm, środki około medyczne lub keczup po podobne lub witaminki na przykład jakaś taka witaminka A B C D, to może być numer 19 lub teraz to mogłaby być witaminka numer na przykład B 22 za rok to może być B23 a y, mogło się zacząć od witaminki C na przykład o numerze nie wiem 18 czy 19 czy jakoś tak. Więc tutaj niczego wykluczyć nie można. Ym, dlatego y, obserwuję y, sam dla siebie, że y, y, zdrowie Magdaleny Kaliszewskiej tego skundlonego bandyty pozostawia wiele do życzenia poprzez decyzje, które podejmuje. Bezprawnie, z naruszeniem prawa, ale wykorzystując system patologii prawniczej, który jest w Polandii obecnie, ona wykorzystuje go idealnie, dlatego właśnie nie mogę spotykać się z dziećmi ani przekazywać im różne prezenty już od pięciu lat. Jeszcze raz już od pięciu lat nie mogę przekazywać niczego dzieciom, niczego bez względu na to co to by były, czy to by były wiaderka z pieniędzmi czy koperty z pieniędzmi, z walutą jakąś yy, czy elektronika laptopy, komputery albo na przykład czekolady każdy chyba lubi czekoladę dobrze zrobioną taką pyszną Dlatego y, od pięciu lat to wszystko mam zabronione, ale przed pięcioma laty mogłem wszystko, ponieważ miałem wszystkie prawa, jakie tylko można mieć, ale zostały one mi odebrane moje prawa do dzieci ze złamaniem prawa. Y, nie wiem, czy to w miarę dobrze wyjaśniłem dlatego też y, y, chciałem temu skundlonemu bandycie Magdalena Kaliszewska przekazać y, krótką informację głosową na komunikatorze aby y, ten skundlony bandyta mając jeszcze kilka dni na przykład uczynił wszystko co w jej mocy a to właśnie jest tylko w jej mocy aby nie doszło do y, skandalu międzynarodowego lub prowokacji międzynarodowej, która doprowadziłaby do tego skandalu międzynarodowego. A tam nazwisko tego skundlonego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, rejonówka Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny byłoby prawie że y, numer jeden. Ale ten skundlony bandyta zablokował mnie na komunikatorze dokładnie na minutkę przed tą wiadomością. Mimo, że nagrałem tą wiadomość o możliwości wystąpienia tego skandalu międzynarodowego, to poprzez za zablokowanie komunikatora po prostu już ona tego nie odsłuchała. Dlatego, nie mając innej możliwości, w tu i teraz muszę to obwieścić. Tak, aby tutaj no, nikt nie przypisał mi żadnej winy. Dlatego też niniejszym wzywam całą Trzecią RP, całe państwo polskie, wszystkie jej organy, a tym bardziej te tajne, ściśle tajne, niekonstytucyjne, do tego, aby uczyniły wszystko te organy. Trzeci RP, 100 senatorów, 460 posłów, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i wszyscy, wszyscy, wszyscy inni pracownicy III RP, a tym bardziej ci funkcyjni w Stolicy. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes, prezes Trybunału Konstytucyjnego i dosłownie wszyscy, aby uniknąć takiej sytuacji, że, że dojdzie do, do prowokacji Międzynarodowej, aby na siłę doprowadzić jednak do tego konfliktu i skandalu międzynarodowego. Dlatego też, mniejszym, jeśli ktoś tam ma olej w głowie i trochę jeszcze rusza mózgiem w tej trzeciej RP, a to różnie po prostu może być z tą pracą umysłu funkcjonariuszy i służbistów trzeciej RP. A szczególnie teraz yy, yy, stan i poziom wrocławskiej temidy, tego kurwidołka sędziowsko-prokuratorskiego, jest to określenie większości moich doradców zagranicznych, a szczególnie resortów siłowych we Wrocławiu. Wrocław to takie miasto na rubieżach III RP. Może tam kilku milicjantów obywatelskich w tym Wrocławiu jeszcze w lipcu, mimo że gorąco i tak dalej, upały tam swojej komendzie wojewódzkiej, milicji obywatelskiej i na tych komisariacikach milicji obywatelskiej może załóżmy ktoś tam byłby kumaty i ruszyłby swoim mózgiem w wiadomym kierunku, aby zrobić wszystko aby nie doszło ani do prowokacji, która wywołałaby ten skandal międzynarodowy, albo uniknąć tego skandalu międzynarodowego, który może zaistnieć i on jest tak prawdopodobny według moich doradców na 95%. Dlatego właśnie uprzedzam zawczasu całą trzecią RP a szczególnie milicjantów obywatelskich wszystkich zomowców wrocławskich ormowców wrocłabskich ubeków wrocławskich romowców wrocłabskich romo to taka jakaś taka bliźniacza organizacja do zomo czemuś z was może pamięta było zomo ormo i romo takie różne przy, no, żarty były, że zawsze oni mogą obić. A tutaj dla tej innej nazwy to oni również mogą obić. I, i tak dalej. Więc yy, wzywam wszelkie organy siłowe tam we Wrocławiu, a szczególnie ZOMO Ormo SBUB i milicję obywatelską ówczesną za parszywej zmiany. W lipcu 2022 roku, aby trzymały się ode mnie z daleka jak najbardziej, tylko mogą, żeby w żadną interakcję ze mną nie wchodziły, nie zaczepiały mnie, nie składały żadnych ofert usług, które mam w pewnej części ciała, ponieważ będę zajęty w lipcu. Nie chciałbym tracić ani pół sekundy czasu na bliskie spotkanie 4, 5 czy 6 stopnia. Z milicjantami wrocławskimi, wcale nie obywatelskimi, z zomowcami ich przy, przy budówkami, ich przy dupasami będę zajęty, nie chciałbym swojego życia tracić na jakieś nieciekawe oferty handlowe. Tutaj towarzyszko tu jakiś dowodzik, A, nie macie do. A, a, no to mandacik? Może. Nie, nie, nie ma, nie ma dowodu, nie ma, nie, nie ma niczego. Jestem busy, jest, jestem zajęty, dlatego na siłę proszę do mnie nie podchodzić i, 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 nie, i nie domagać się ode mnie jakichś papierów, kart plastikowych, żebym coś tam się ogasał i, i tak dalej. Przestrzegam przed tym, a tym bardziej przed, przed do, do, dostaniem swoje brudne, i parszywe łapska państwa polskiego dokładnie tego telefonu i innych też. Tego telefonu i innych też. Nie wiem, czy będzie widać pod światło, może. Ponieważ tu są przechowywane informacje międzynarodowe z punktu widzenia Bantu Stanu, y, przem, krainy y, przemarszu wojsk, y, y, Polinu, Polandii. W kraju Szczabu i Mirabelek, Drugiej Japonii, Zielonej Wyspy, jakieś tam nie wiem to 6 O to może być na przykład 7 RP, bo coś tak no ptaszki ćwierkają i ludzie na mieście powiadają, że może się zmienić nazwa na jakąś inną, więc to wcale nie musi już być tam jakaś polska Ludowa Polska Ludowa, PRL BIS numer 3, potem była Wolna Polska, potem była jakaś taka no, rzecz pospolita, teraz niby tam jest jakaś, nie wiem, jakaś trzecia lub czwarta rzecz, potem, no już za niedługo może być jakaś ósma, jakaś, jakaś, no pospolita, to może być rzecz albo jakkolwiek tam y, 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 mieszkaniec pałacu. Y, jakiś super y, doktor y, y, nauk prawnych y, Sebastian Duda może zmieni nazwę, więc tak no czy leci z nami pilot Kevin sam w domu i tak dalej dlatego wzywam wszelkie organy siłowe tym bardziej trzeci RP aby trzymało się ode mnie z daleka na odległość strzału skałacha na przykład tak myślę, że to było fajnie, to jakieś 1000 metrów byłoby dobrze, a abym miał y, spokojną drogę, y, kiedy się przemieszczam z punktu A do punktu B i do różnych innych punktów, które chcę zwiedzić, na przykład miasto Smoka. Pamiętamy Smok Wabelski i tak dalej, więc miasto Smoka przykład chciałem zmienić. Chciałem do Zgorzelca pojechać na most graniczny. Y, chciałem odwiedzić. Y, y, braci Czechów też, więc tam przemieszczałbym się przez Katowice, gdzieś tam nie wiem, z Wardoń, Cieszyn zobaczę po prostu albo tutaj gdzieś z Dolnego Śląska tam y, był Kudowa Słone Szklarska Poręba y, i tak dalej, no zobaczymy w każdym razie no, będę się przemieszczał, y, być może y, do Stolicy jakoś mnie Komunikacja jakaś zawieje, zawiezie albo jakieś do dobre wiatry tam je skierują i zawieją do stolicy. Dlatego niniejszym informuję za czasu państwa polskie, aby trzymał się od moich telefonów informacji, które tam mam dotyczące bezpieczeństwa i te informacje są międzynarodowe i są. One zakazane dla państwa polskiego, więc tylko przemocą i siłą fizyczną, bandycką siłą fizyczną państwo polskie, jako przestępcza organizacja, może mi i bandycka, i mafina, może mi zabrać ten telefon i może mi tu jakieś ten no, Pegazusa wrzucić, jakieś zdjęcia dzieci, cokolwiek i tak dalej. Tu mam informacje niejawne dla państwa polskiego tylko przemocą państwa polskie może wejść w posiadanie dlatego no, przestrzegam przed tym, że to już są prawa człowieka międzynarodowe i różne inne w ONZ że państwo polskie poprzez jakieś legitymowanie czy zaczepkę mnie i tak dalej weszło w posiadanie mojego telefonu i bez mojej wiedzy i zgody jakichś czynności dokonywało na moim telefonie a wiadomo, że Milicja Obywatelska to jest y, 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 siła zbrojna, to jest to jest prywatna korporacja, która służy do ochrony cywili którzy stanowią wierchuszkę państwa polskiego, więc ktoś jako firma ochroniarska po prostu musi tam pilnować tego bajzlu i interesu, więc do tego została powołana milicja obywatelska, a za parszywej zmiany to wszystko wygląda patologicznie. Dlatego tu i teraz uprzedzam 9 lipca o tym wszystkim, co ewentualnie może się wydarzyć. A znam dobrze tego skundlonego bandytę parszywego międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, więc po niej wszystkiego się można spodziewać. Ona już może mieć różne uderzenia hormonów do, do głowy w tym wieku, tak około pięćdziesiątki na karku, to już tam no nierównowaga hormonów różnych może być i w jej krwi, co może spowodować jakieś takie inne nastawienie do prostych, normalnych spraw lub ewentualnie jakieś jej traumy z przeszłości, z jej dzieciństwa, Różne kiepskie sytuacje traumatyczne już od 9 lat, kiedy jest pracownikiem wrocławskiej rejonówki. Na krzykach będzie o pieszy, cywilny, dlatego że też to wszystko może się połączyć w jej głowie i może spowodować po prostu wrogość, niechęć, kłamstwo, fałszywe zeznania, mataczenie. Czego już na sobie doświadczyłem właśnie ze strony tego skundlonego bandyty, międzynarodowego, i informuję o tym Przem i wobec, i wzywam państwo polskie do uczynienia wszystkiego, aby uniknąć tego. I uważam, że robię to w sposób właściwy, tu i teraz, i każdy może z tą informacją się zapoznać i, i podać dalej, i uczynić wszystko, aby państwo polskie nie przeszkadzało mi w przemieszczaniu się po naszym nieszczęśliwym kraju. niniejszym pozdrawiamy tą osobę, która rozprowadziła w obiegu publicznym określenie nasz nieszczęśliwy kraj. Serdecznie tą osobę pozdrawiamy. Też się przekonałem, że poziom milicji obywatelskiej i ZOMOBCÓW we Wrocławiu za parszywej zmiany jest skandaliczny. Dlatego też niniejszym zwracam uwagę na to. Wiadomo, że parszywa zmiana jest parszywą zmianą, już coraz więcej istot to widzi, że kiedyś Beata Szydło. Pamiętamy Beatę Szydło i Jarosław Kaczyński mówili tam 7 lat temu do kamery, że ta jakaś zmiana ma być tam jakaś pozytywna, fajowa, wypasiona super. Jakaś taka dobra, czy jakoś taka, się okazało już, że ta zmiana jakaś taka jest kiepska, przestępcza, mafina, parszywa na przykład, i tak dalej. Ale ta zmiana, którą oni wprowadzili, to ta zmiana nie jest dobra, ona jest parszywa, więc co można oczekiwać od parszywej zmiany na przykład? Więc troszeczkę się tutaj zastanówmy sami. Poza tym chciałem zauważyć, że będę zajęty w tym czasie i po prostu co mnie obowiązuje jako suberena, kiedy jestem w krainie przemarszu wojsk Zielonej Wyspy II Japonii, PRL-3, numer bis i tak dalej. Co mi obowiązuje, aby wiedzieć? Czy obowiązuje mnie wiedzieć i podać datę mojego urodzenia, imiona moich rodziców, Y, y, moje miejsce zamieszkania i tak dalej. Właśnie po prostu, czy ja to muszę wiedzieć, czy nie muszę tego wiedzieć, kiedy ktokolwiek chciałby wymusić te informacje ode mnie, a w moim wieku po prostu już mogę się dłużej zastanawiać, mogę zapomnieć i tak dalej. I, i, i jak ktoś załóżmy wymusza siłą fizyczną na mnie y, moją datę urodzenia, mój adres zamieszkania, ona moich rodziców, i takie różne inne dane, no to po prostu to mnie zestresuje, jakieś traumy mo mogę dostać i po prostu zapomnieć o tym. W tym czasie, kiedy jestem pytany, mogę sobie to przypomnieć na przykład za kilka dni, lub za kilka godzin, albo za kilkanaście miesięcy i tak dalej, ponieważ nie, po nie potrzebuję pamiętać takich po prostu rzeczy. Jak na przykład imiona moich rodziców, data mojego urodzenia, miejsce zamieszkania moje i tego typu podobne rzeczy. Właściwie, czy mi to obowiązuje? Co pisze w konstytucji? Jeśli przemieszczam się z punktu A do punktu B jestem zajęty biletami lotniczymi, datami wylotów, godzinami wylotów, spotkaniami biznesowymi, międzynarodowymi i tak dalej, to załóżmy. Jeśli załóżmy ktoś w tu i teraz zapytał się mnie na przykład teraz o imię mojego ojca i matki, datę mojego urodzenia, miejsce zamieszkania i tak dalej, i tak. I po prostu to mi wyleci z głowy po prostu i w tym momencie mogę tego nie pamiętać. Ale widać, że yy, SBC, i Zomocy i milicjanci we Wrocławiu, nawet w okolicy lotniska we Wrocławiu nie, nie kumają tego, że w starszym wieku po prostu jak jest gorąco 30 stopni na lotnisku że, że, że można zapomnieć to! To wszystko, tam już taki pies szarik był, taki owczarek niemiecki, tak się na mnie nieciekawie, ten pies patrzył, więc to mnie zestresowało ostatnio. I wszystko zapomniałem to, co, co ci nie wiem jacyś Zomowcy chcieli ode mnie otrzymać. Te jakieś informacje o, o mnie. Więc mówi o tym w tu i teraz, żebym miał pewność, że jest czas, aby uniknąć skandalu międzynarodowego i lub prowokacji międzynarodowej, która doprowadzi do zaistnienia tego skandalu międzynarodowego. Dziękuję bardzo.